Wierzę, że dzisiaj jest czas, że może każdy z nas, możesz ty, mogę ja, włożyć serce, pasję, czas, umiejętności w to, aby zaangażować się w coś naprawdę dobrego. Wierzę, że każdy z nas musi szukać osobiście prowadzenia Bożego, ale jeżeli jesteś nauczycielem, jeżeli ja mam pasję do edukowania dzieci, to każdy z nas powinien się zastanowić, na ile, jak głęboko Bóg chce nas w tym poprowadzić. I wierzę, że dzisiaj jest czas, jak uczestniczymy w takich wydarzeniach, którego byliśmy świadkiem w Krakowie pod koniec sierpnia 2012 roku, że możemy przynosić to Bogu. Możemy przede wszystkim brać i czerpać z doświadczenia wielu ludzi, którzy idą przed nami, mają mądrość od Boga, mają zrozumienie rzeczy, ale z drugiej strony możemy dzisiaj zdecydować, że możemy nie tylko być słuchaczami tego, ale co możemy zrobić? W jaki sposób Bóg od nas oczekuje, że może się bardziej zaangażować w to dzieło? Być nauczycielami w takich szkołach, albo osobami, które będą motywować innych nauczycieli, żeby też się zaangażowali? A może masz rodzinę, może masz znajomych, może warto powiedzieć im o takim projekcie, aby posłali dzieci do takich szkół. Na pewno jest przed tobą dużo możliwości, jeżeli dzisiaj się zastanawiasz, że mieszkasz w jakiejś miejscowości, która jest mała, nie ma takich szkół i nie wiesz co zrobić, na pewno pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, modlić się, aby Bóg otworzył ci drzwi, dał ci możliwości. Bo to, co wierzę, usłyszałeś na tych podczas składania świadectw z tych szkół, były przypadki, że jedna, dwie osoby rozpoczynały z czym? Z pragnieniem. A co się stało? Dzisiaj powołują. Są dwie, trzy osoby, 20 dzieci. Co to jest? Cud, bo tego nie było 2-3 lata temu. Dlatego, jeżeli myślisz, czy jest coś możliwe, to ja ci powiem tylko to, co Jezus powiedział do tego człowieka, który wołał, jak nie mogli uczniowie wyrzucić demona z dziecka. On wołał, co możesz, Panie, jeśli coś możesz, a Jezus mówił, i to mówię do ciebie. Jeśli coś możesz, Jezus ci mówi, wszystko jest możliwe, dlatego jeżeli w sercu wierzysz, że Bóg chce cię użyć edukacji chrześcijańskiej. I niech cię Bóg błogosławi w twoich decyzjach, bo wierzę, że jeżeli weźmiesz coś od Pana, twoje życie naprawdę może mieć wpływ na wielu. Jest jedna taka piosenka na koniec, taka płyta ze Śląska, takiego zespołu Tomato bodajże. I oni mają taką muzykę bardzo ciekawą, taką młodzieżową, podoba mi się. I tam w jednym ze słów jest coś takiego, jeśli ty się zmienisz, zmienią się miliony. To mnie mocno zawsze dotyka. Twoje życie może mieć wpływ na miliony. Ma wpływ może na jedną osobę dzisiaj, może na dwie. Ale jeżeli masz pragnienie, aby budować królestwo, to na pewno nie skończysz na tym, że twoje życie będzie miało wpływ tylko na jedną osobę. Będzie miało wpływ na wielu. Dzięki.